Wawel Serwis to mi trochę spadł z nieba, bo to był taki partner, taki mecenas, którego ja szukałem, czyli robiący coś innego niż wszyscy, nie dookoła. Można powiedzieć, o no góry, kolejne góry, tylko że to są inne góry, bo to są góry sfotografowane po pierwsze czarno-biało, po drugie analogowo, po trzecie formatowo, tak? Nie da się oszukać, to nie jest taka jak z cyfrówką, wyjdziesz, robisz 1000 zdjęć, a potem pokazujesz 5-6 tych najładniejszych. Dla człowieka z Bydgoszczy, z Torunia, z Poznania, z Gdańska, z Warszawy, to czym to zdjęcie będzie na tej ścianie według Ciebie? Jaką to ma wartość? Znaczy zdjęcia, które Wawel Serwis ode mnie otrzyma, tak, te 7 zdjęć, to będą miały oprócz jak gdyby wartości takiej wizualnej, tak, czyli że to będą Tatry, ten fragment, to tak naprawdę mają wartość kolekcjonerską. To znaczy tylko jeden egzemplarz będzie wydrukowany w tym formacie i nie będzie więcej. Czy uważasz, że my jesteśmy w stanie jeszcze dać człowiekowi prawdziwe Zakopane jako, nie wiem, deweloper, jako fotograf, jako twórca, jako inwestor? Czy tego już nie ma? Czy jest jeszcze prawdziwe Zakopane możliwe, żeby je przekazać dalej? Znaczy jest. Tatry, Zakopane. Tak, są, tylko że to są niestety w tej chwili już naprawdę jakieś małe fragmenty, które jeszcze jesteśmy w stanie ocalić. No takie, które mówią brzydko, trochę nas otaczają, tak? Czyli przyjedziesz sobie do swojego domku i będziesz mógł oddychać spokojnie, tak? Będziesz miał trochę ciszy, trochę zieleni, trochę oddechu, trochę światła. Marku, ile jest zdjęć tu na tej wystawie? No, na tej wystawie jest w sumie 18 fotografii. A ile czasu Ci to zajęło? Znaczy, no to jest praktycznie 2 lata. Dwa lata. I magia tych zdjęć, które Marek robi, a robi je tym oto aparatem, który tu widzicie. Czymś, co wydawałoby się na te czasy, no jest to bardzo stara technika robienia zdjęć. Jesteś przed takim aparatem i to zdjęcie jest 1:1. Nie ma ustawiania się, powtarzania, tylko ty stajesz, Marek mówi, teraz jest strzał i koniec. Inspirujemy się tradycyjnym budownictwem wsi podhalańskiej, takim drewnianym, ale przepisujemy to na język współczesny. Ludzie mają gdzieś inne potrzeby, oni bardzo kochają, szanują historię, ale chcą, aby te budynki spełniały współczesne, restrykcyjne normy ekologiczne, ale także przez zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwalały bardzo komfortowo mieszkać. W Wawel Serwis zdecydowaliśmy się na pracę z biurem Karpiel & Sztandel, to przede wszystkim dlatego, że Jan Karpiel-Błecka to jest postać nietuzinkowa, ale też prawdziwa. A nam zależy najbardziej, żeby nasz klient, nasz inwestor i docelowy dostawał tą prawdę.